i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Ze mną jest Niezapominajka. No cześć wszystkim. A my jesteśmy w grze We Were Here. Yay! Tak. Na wstępie dziękuję Krzysztofowi za polecenie mi gry i od razu Ani za to, że zdecydowała się ze mną tutaj pobawić. To ja dziękuję za zaproszenie. Z tego co wiem, mamy znaleźć się nawzajem w zamku. Obie jesteśmy w zupełnie różnych miejscach i mamy się znaleźć w tym zamku, ale poza tym nie wiem nic na temat tej gry. Wie więcej Ania, ty mnie trochę przestraszyłam. Tak, ja trochę poczytałam, bo na początku ogólnie myślałam, że to jest jakiś horror i w ogóle, ale nie zupełnie. To znaczy, podobno będziemy się tutaj właśnie gubić w tym zamku, razem rozwiązywać zagadki, które są ponoć dość trudne i możemy tu umrzeć. Nie, tego nie było w umowie. No cóż. Ale mam nadzieję, że możemy tu umrzeć, bo nie wiem, źle rozwiążemy zagadkę, a nie dlatego, że nam jakiś potwór wyskoczy na twarz. No właśnie, zobaczymy, bo nic o potworach nie przeczytałam, więc nie wiem. Sama nie wiem. No dobra. Nie przedłużając, myślę, że warto zacząć. Tak, spróbujemy. Już, tak, podejście numer dwa tak naprawdę. Tak. Już Cię zapraszam. No dzisiaj współpraca programów idzie niezbyt w parze ze sobą. Najlepsze jest to, że mamy dwie opcje. Jedna jest eksplorerem, a druga jest bibliotekarzem. No właśnie. Ja się boję, nie? Ja też się boję, bo ja jestem bibliotekarzem. Ja nie wiem, czy ja powinnam. A da się to zmienić w ogóle? No, ja mogę to przeklikać. Aha. To nie wiem, co robimy. Zostawiamy to tak? Na razie zostawimy. W ogóle nie wiem, czy ta gra jest podzielona na levele, czy to jest po prostu też jedna rozgrywka, czy na przykład będzie można w następnej rozgrywce zamienić się rolami. Byłoby fajnie, żeby to było takie zróżnicowane. No, w sumie. Ale zostawmy na razie tak, jak sugeruje nam gra i zobaczymy, no, co z tego No bo wyjdzie. Tutaj jest na przykład play from start. A jak to klikniesz, to nie wyświetli. Nie, to mam obie. Play from start. O, to, czyli aha, jedną opcję tylko tutaj, wiesz? Aha. To może dlatego, że nie przeszłyśmy dalej. Może później będzie może więcej opcji na przykład. Może, tak. Może będzie jakiś poziom zaznaczony, nie? No. Dobra, to zobaczymy, nie? Dobra, to ready. No. Oh my god. Nie wiem, czy ta gra myśli teraz, czy nie. Game starting. No ja mam game starting. No. No. O, dobra, coś się ładuje. Ja też. Będzie dobrze, oddychaj. Trzeba było jeszcze do tego kamerki dać. O nie! O nie! O nie! Po co o tym wspominałaś? Będę to musiała wypipać. Ciemno. Ojej! Jakieś ślady widzę. Mhm. Jakaś scenka wprowadzająca, widzę chyba. Tak to wygląda. Całkiem spoko jest dźwięk w tej grze, w sensie muzyka. Ja ją co prawda mocno przyciszyłam, ale mam nadzieję, że będziecie słyszeli. No ja też, bo gra jest, była ogólnie dosyć głośno. Jesteśmy Eskimosami. Szukamy misia polarnego na Antarktydzie. Aaa! Raca! Misiu, tu jesteśmy. O, patrz, racę wystrzeloną, od razu zamek widać. No, skubane. Tylko znalazły. Ale fajnie zrobione, patrz, płci nie widać, bo mamy maski na twarzach. No, to możemy prawda być wszystkim. Chociaż tu trochę, nie wiem, wygląda jakby miała cycki na brzuchu, znaczy no, przez chwilę. No, też tak myślałam, ale to puchata kurtka jest po prostu. No, no. Aha. Boję się. Czy ktoś tam umarł? Znaczy wygląda tak, jakbyśmy straciły przytomność i coś nad nami stało. No ciężko właśnie powiedzieć, co to jest, albo kto to jest. O Jezu. I te szepty w ogóle takie w tle jeszcze były. Dobra, ja jestem w jakimś... W jakimś pomieszczeniu, jakimś lochu czy coś. Fajnie, ja jestem też w jakimś pomieszczeniu z witrażem króla jakiegoś. Aha. I mam co to jest, krótkofalówka? Nie mogę tego wziąć. Aha, nie,
A, dobra, bo krótkofalówki tutaj chyba służą do porozumiewania się, ale ponieważ mamy TS-a, to nie będziemy z tego korzystać. Tak No, czy siak. zgadza się. Dobra, ja jestem w jakimś. Czekaj, czy ja tu mogę coś otworzyć? Pytanie za milion. Mam Tu jest jakaś przetłoczona książkę chyba. szafka. O! O mój Boże, to obracanie przedmiotów tutaj to The jest fizyka. answer lies. Lies, tak? Czyli odpowiedź kłamie. Świetnie. Before one starts in the west, take one step towards the eastern wall. Start off by taking two steps north. O Boże, to jest już jakaś zagadka, Ej, której nie jestem rozumiem. przerażona. Weszłam i tu jakiś dźwięk był. Aha. I nie wiem, co to był za dźwięk. Mam O krótkofalówkę. mój Boże. Ja mam tu jakieś oczy na ścianach, które mają jakieś symbole przypisane do siebie. Ej, ja tu nic nie widzę w ogóle. Tu jest jakaś skrzynka na dole, ale. Jest jakaś kolejna książka. Jeny. Aha, no to jest to samo chyba. No, wydaje mi się, że jeżeli jest jakaś interakcja, to ten znacznik się tak powiększa jakby, nie? No, Dobrze no, no, no. myślę. Tak, i wtedy musisz E wcisnąć. A, czekaj, tu mam jakieś oczy. No Ojej, to ja też mam oczy. mam znaczki na ścianie, mam dwa oka. Mam lewe jest czerwone i prawe jest zielone. No, I teraz a mam my. znaczki różne na ścianie. Nie wiem, czy masz tam coś, co ma No, ja jakieś symbole. też mam właśnie oczy i znaczki. Tylko, że ja nic z nimi nie mogę zrobić. To jest jakby taka informacja chyba. A ja mogę je przycisnąć. Możesz mi podać kolejność tych znaków? Jak się mocno do nich przysuniesz, to da się je wcisnąć. Przynajmniej ja mogę. Tylko, że. Nie, ja nie mogę raczej. Tylko, że i zarówno po lewej, jak i po prawej stronie są takie same. Znaczy, są różne kolory, ale one się powtarzają. Więc nie wiem, czy ty masz jakieś prawe oko inaczej wygląda niż lewe, i na Lewe przykład. oko jest czerwone, prawe jest zielone. I mam tylko jedną ścianę z tymi znaczkami. Okej, Pomiędzy oczami. lewe czerwone, Tak. prawe zielone. A przeczytaj jeszcze raz tą zagadkę o zachodzie i północy. Coś tam było. Może to coś ma jeszcze wspólnego. No było, ale to może za chwilę, bo mamy mam jedną taką parę oczu, więc mogę ci podać dwa No. symbole. Jeden, to No. jest kurde skomplikowane, czekaj, to jest jakby trójka odwrócona I kreska w i dół. kreska w dół. Dobra, wcisnęłam, no. I potem jest takie kółeczko i jakby trzy kreski, Mam. no, przełożone. Dobra, coś mi się O, odblokowało. Mam mam przejście, mi się osiągnięcie. otwarło. Mnie też, dwa dostałam. Okej, I super. see you O, i coś jeszcze. przejście też mi się otworzyło do Aha, jakiejś dobra. sali. Ale kurczę, czekaj, bo ja tu miałam jeszcze coś u góry, ja bym to sprawdziła. Ej, tutaj. Tu jest jakaś dźwignia w ogóle. A dobra, tu jest zegar. Boże, się Kto robi przestraszyłam dźwignię? dźwięków. Zamknęły się za mną drzwi od razu, więc nie mogę się cofnąć. Aha, ja słyszę jakieś szepty. Tutaj się nie da. Mam Zastanawiam się, czy coś tu. ścianę z symbolami kolejną, które mogę wcisnąć. Boże, Okej. jakie tu są dziwne dźwięki w ogóle. Ale No, straszne. graficznie gra wygląda bardzo przyjemnie. Nie wygląda na coś, co mogłoby nam jakiegoś jumpscare'a tutaj zapodać, nie? Jest No. rysunkowa, a trochę podobna do Sea of Thieves. Jezu, znowu mam. Teraz ja mam W sumie szepty. rację. Aha, bo ja. O Jezu, wiesz co? Ja mam trochę wrażenie, że ja będę kręcić się po tym samym pomieszczeniu, a ty będziesz przechodzić dalej i ja będę cię kierować. Może tak być. No to słuchaj, mam tutaj tak jakby trzy kafelki. Znaczy mam dużo kafelek z różnymi symbolami. Jakiś tulipan, rybka, różne dziwne rzeczy. I potem mam obrazek. Nie wiem, co to jest, łabędź? Nie, gęś może? Ze ślimakiem na plecach, ale nieważne. I pod spodem mam trzy dziurki. I wydaje mi się, że muszę wybrać trzy symbole, które wsadzę w te dziurki, które tu są, wiesz? Tak, czekaj, bo ja mam salę z obrazami też i ich,
Chyba mi się wydaje, że miałam tutaj. Czekaj, to mówiłaś, że jak ten obraz Jakiś taki wygląda? biały ptak na długich nogach z muszlą ślimaka na plecach. Nie wiem, czy to jest gęś, czy gęś raczej. Mórz. Dobra, chyba widzę, tak, to chyba to. Masz tam symbole Je, jakieś pod no spodem? mam, ale Boże drogi, przecież to łatwiej by było przerysować niż opowiedzieć. Nie mam pojęcia. Czekaj, dobra. Jest tak, pierwszy symbol. Jest trójkąt u góry, potem jest taka kreska pozioma I strzałka pod i spodem. strzałka pod spodem. Mam No. to, dobra, czekaj, idę to tu Okej. włożyć. No, dobra, następny. Okay. Potem mamy. Boże. Coś, co wygląda trochę jak kot. Jak taki tulipan. O, albo tulipan, no. Dobra, wiem, co masz na myśli, mam to. I coś, co wygląda jak budynek. Czekaj, bo to mi się nie wsadziło. Ma dwa Budynek. okna i drzwi i takie. No mam, dobra. No. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co to, czy to coś da. Zniknęło mi. No nie. Nie dało rady. Nie weszło mi to. W sensie tak jakby się zresetowało. To może to nie jest to. Czekaj, bo tu mam jeszcze drugiego ptaka, takiego białego. I czy on ma u ciebie rozdziawione nogi? No, takie i takie z błonkami pomiędzy palcami. No, to zły ptak, że tak Aha, powiem. no spoko. Czekaj, bo tu jest jeszcze jeden. No. Taki podobny. Czy Dobra, jest twój tak. ptak No. ma dwa dzioby? Nie, ma jeden dziób skierowany w prawo. Okej, dobra, to już wiem, który. I nogi jak kaczka. Boże, ale tak to każdy się różnił, a potem jak znalazłam tego jednego, to nagle wszystkie. A, takie Ale same. teraz słuchajcie, drodzy widzowie, musicie zobaczyć koniecznie dwie perspektywy. To jest No właśnie. rewelacyjna gra w ogóle. Ja jestem mega zadowolona. Siedzę w ogóle z uśmiechem od ucha do ucha, bo wkręcam się i wczuwam w to, żeby odpowiedzieć na zagadkę, nie? No dobra, to Dobra, to lecimy. zaczynamy od tego budynku. Aha, dobra. Potem. Czekaj, muszę go Maj. wsadzić, bo ja tu muszę kawałek przejść, Aha, wiesz? No. okej, okay, dobra, spoko. No już. Potem mamy coś, co wygląda trochę jak kielich jakiś, nie wiem, Jak krzes... albo z dwoma takimi kreseczkami pod spodem, takie jakby, Jak kurczę. klepsydra? Z piaskiem na górze? Nie. Czy taki trochę jakby jest u góry jakby półokrągły, a pod spodem jest taki też okrąg? Kreska i dwa patyczki. Tak, chyba tak. To trochę jak To krzesło chyba to barowe. będzie. No, w sumie można by też. Dobra, next. I coś, co wygląda jak wieża, taka zaokrąglona na górze z jakimś takim. Półkrzyżem. No. A, wypadło mi z ręki. Wzięłam to, wyciepłam po prostu, nie na co komu wierzę. Mamy to. Oh yeah. Jest następne pomieszczenie. Ciekawe, czy mi się coś zrobiło, bo na razie tego nie widzę. Ej, ale się przestraszyłam. Tam się zaczął robić taki dźwięk, jakby ktoś mnie gonił, nie? No, u mnie też co jakiś czas są takie dziwne dźwięki. Masakra. O nie, tu jest zejście do piwnicy. Dobra, co ja tu mam? O, też mam, też mi się zejście zrobiło. O mój Boże, Mam co to jest? wnękę. Tu są jakieś rury. Tu mam znowu wnękę. Jakieś skrzynki, jakieś zastawione drzwi. Aha, ja mam wodę. O jest, ja też. I jest zielony napis mówiący fiolet, purple, ale jest napisane na Znaczy, zielono. że to chyba dla mnie, bo ja mam tutaj trzy Ale zawody. się sprężaj, bo woda się podnosi. O nie! To czekaj. Dlatego można zginąć. No, chyba tak. No, przekręciłam. I co ci się zrobiło? Nie wiem, bo napis mi zniknął. Może W sensie jakiś jest pod inny wodą, się. nie wiem, czy mogę wejść go zobaczyć. Ha. Nie, dobra, jest dalej. Zielony napis z napisem purple. No to. Aha, bo to ma być open. To jest open, a to jest closed. Czy cokolwiek się robi? Nie. Kurde.
Dalej mam purple. Nie zmienia się ani napis, ani nic mi się nie otwiera, bo tu jest tak jakby, widzę, kratka. Chyba, że to mam połączyć kolory, bo to w sumie nie wygląda jak purpurowy chyba sam w sobie. This is fine. What are you doing? Udało ci się. Dobra, to co wydawało mi się, że jest purpurowe, to chyba było czerwone i po prostu trzeba było dwa połączyć kolory ze sobą, okay, żeby dało purpurowe. Łomatko boska, teraz jestem zamknięta w korytarzu ciemnym. Czekaj. Teraz otwarłam chyba drzwi. W ogóle po jakichś innych zupełnie pomieszczeniach się poruszamy. Jestem ciekawa. Aha, tu mam jakieś dziwne... Czekaj. Okej, okay, dobra. Łomatko boska, jestem teraz tak. Bring down the guiding light. Zgasiłam światło i co mi to dało? Jezu, ja mam tu jakąś mapę w ogóle, ja nie umiem korzystać z mapy. No to chyba jesteś mi potrzebna do mapy, bo ja stoję i mam dwa rozdroża, nie? O mój Boże, a żebym ja wiedziała, gdzie ty jesteś. Przeszłam przez bramę, także jakby za mną są drzwi zamknięte i szłam schodami w dół. I teraz stoję naprzeciwko... O, czekaj, ja mam kompas. Stoję przodem na północ. Znaczy kompas, na podłodze jest. Skierowane na północ i mam przejście albo w prawo, albo w lewo. Albo w prawo, albo w lewo i schodami w dół, mówisz. Tak, na południu są schody w dół, którymi zeszłam. A z lewej strony masz schody? Mam też w dół i... Tak, z lewej schody mam schody w dół, a z prawej mam płasko. Tylko ja nie wiem, dokąd ty masz dojść w ogóle. A co jak będzie, jak zejdziesz na dół tamtymi schodami? Bo ja mam koniec mapy tam ogólnie, więc... Aha, to mnie zastanawia. Ja tu mam jakieś pomieszczenie z... Czekaj, tu nie, książki nie mogę przeczytać. Tu jest pomieszczenie z... jak to nazwać? Ze zbrojami i z jakimiś beczkami. A? What the fuck? Czekaj. Aha, dobra. I tu jest... W prawo mam znowu schody... O fuck! Coś tam pełza! Kurde... Oho. Mam następną bramę. No chyba, że teraz ma się przydać to... Z niebieskimi klejnotami mam tu jakąś bramę. Tu jest zaś jakieś wejście do góry. Tu nie mogę nic zrobić, tu jest ślepy zaułek. A nie, nie jest ślepy zaułek. Fuck, ale nic nie widzę. Mam tu obraz psa. Aha. Nie będę gasić świateł, bo ja się boję. Oh my god. Aha, i coś czuję, że tu to możemy utknąć. Dobra, czekaj, pójdę jeszcze w drugą stronę zobaczyć. No, spróbuj eksplorować tam wszystkie jakieś pomieszczenia niedaleko. Fakt, dobra, tu mam jakąś wajechę niebieską, która pewnie otworzy mi tamtą bramę, co widziałam obok. Jeszcze zobaczę, bo ja tu miałam... No mi to zniknęło. Ale ja się boję tego, co tam pełzło. Nie, nie chcę, ja się nie zgadzam. Aha, czekaj. Dlaczego ja tego nie mogę puścić? Bo ja mam tu taki projektor śmieszny i próbuję go uruchomić, ale... Tu jest też brama zamknięta.
Dobrze, że spadając z wysokości nic mi się nie dzieje. Cholera jasna. Ja już jestem tak zestresowana, że masakra, nie? O nie! Jestem z tobą. Duchem. Dobra, tu mi się brama otwarła. Ja się tu zgubię jak nic, nie? No, chętnie bym ci pomogła z mapą, ale ja nie mam opisu nawet pomieszczeń, do których tutaj... Dobra, tu mam jakieś zielone światełko. Czy zieloną wajchę. Ja mam też znowu jakieś symbole na książce przy tej mapie. Jakbyś potrzebowała jakichś symboli. Aha, a jakie symbole? No takie jak poprzednio, ten tulipan na przykład, aha, ta wieża jakaś. No tu mam coś zielonego, ale pytanie jest, gdzie jest... Czekaj, jak ja to ja podniosę do góry. Czy to będzie otwarte? Aha. To nie wiem, po co to miało być zamknięte. Tu jest czerwone. Okej, okay, miałam ścinkę. O nie. Tu jest jakiś... Pies nietoperz. Fuck. Tu jest zielono. Nie ma szans, żebym ja znalazła po prostu wyjście stąd, nie? No, pewnie dlatego jest ta mapa, nie? Tylko no... Ja nie wiem, dokąd ty masz dojść brama. Nawet. Nie wiem, staram się otworzyć kolejne, wiesz, miejscówki. Zwłaszcza, że ja mam tą mapę tak, że wiesz, do, jakby na części schodów się kończy, nie? I nie wiem, co tam jest. Mhm. A to nie jest tak, że ja eksploruję, to ona ci się odkrywa na przykład? Nie. Nic mi się nie odkryło od tamtego czasu. No to lipa. Tak, to nie wiem nawet... Tu nie ma ani opisu tych pomieszczeń. Niektóre te pomieszczenia mają na przykład skrzynki no. w sobie. Albo jakieś beczki, nie wiem co no. to jest. I mam tylko zaznaczone schody. No i zarys, nie wiem, tych korytarzy i tyle. Okay, no i kompas jakby. W którą stronę to jest? Czerwona brama. Się nie otwarłam czerwonej, a ja tędy szłam. To jak to działa? A gdzie teraz jesteś? A. W sensie, jaki masz kierunek? Nie wiem, bo kompas był na ziemi na samym starcie. Aha, to już potem... Nie. O, mygy po prostu. No. To ja tym bardziej nie wiem, jak my się mamy znaleźć w tym. Przecież to jest tu otwarłam kosmos. Zielone, ale to co z tego? Tu nie ma, tu jest niebieskie. To tędy przyszłam, tu jest to zielone. Chyba, że ja cię miałam poprowadzić względem tej wskazówki na książkach. W sensie... Zaczynając od odległego... Boże, East to jest zachód, wschód? Zachód. No to od odległego zachodu... Wschód, tfu, wschód. Wschodu? po tym jak poruszasz się dwa kroki do, na północ, no. Skieruj się dwa kroki na zachód. Potem jest znowu dwa kroki na północ. Czekaj, spróbuję tam wrócić, wiesz? No, spoko. Aczkolwiek... Ale to będzie faktycznie hardcore. No. Biorąc pod uwagę, że ja nie umiem w mapy, to już w ogóle. To oglądanie tej książki jest masakryczne. A. Gdzie teraz? O, dobra. Dobra, jestem przy starcie. Zaczynamy od zera. No to... Teoretycznie... E, czy w? Po
początek jest, że masz zacząć od najdalszego, nie wiem, wschodu? East? To był wschód? No dobra. I potem masz się poruszać dwa kroki naprzód. Znaczy na północ. No i co dalej? Potem dwa kroki na zachód. No i tu jest niebieska brama, która no jest zamknięta. I co dalej? No i potem masz dwa kroki na północ. Nie ma szans. Aha. No może... Chyba, że tu na północ, w sensie. No, czekaj, ale może to, inne, ja inne książki kierują inaczej. Fakt. Tak, jest jeszcze inna książka tutaj. To czekaj, wracam do startu. O Boże, czekaj, musimy ogarnąć, którą książkę trzeba by było zacząć, bo tu jest więcej tych książek. Ja mam tak, napisane na ścianie przed sobą mam Bring Down the Guiding Light. Nie wiem, czy cokolwiek ci to mówi. No ja nie będę wyłączać wszystkich tych świateł, które tu są, bo to chyba nie o to chodzi. Before one starts in the east. O Boże. Bo ten. Może początek ma mieć jakiś. Czwarte pomieszczenie. Po prostu dajemy czadom. Starting in the far west corner. West corner. No. Dobra. Masz tam coś takiego? No. Doszłam. Możesz zacząć od tego. Mogę zacząć. No i potem co dalej? One moves north thrice? To znaczy thrice. Thrice? Że po raz trzeci? Nie wiem. To jakby... Je... Dobra, powiedzmy, że tu. I co dalej? Potem take one step south, czyli na południe. No to kazali mi iść na północ, teraz mi każą iść na południe? No. Dziwne. But not before taking two step east. But, czekaj, dobra. Two step east? God. To najpierw... nie mogę iść na południe. Aha. Tu mogę iść dalej na północ. No to nie ta książka. Ja pierniczę. Przecież to jest jakaś masakra. Czy tych książek jest jeszcze więcej tutaj? Chyba nie. Dobra, czyli teoretycznie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć książek. Nie, tu jest jeszcze jedna. Cześć. Powodzenia. Ja nawet nie widzę, co tu jest napisane. Ale mają jakieś tytuły te książki? Nie, one są po prostu jakby z tyłu napisane. Dokładnie wskazówki, nie? Ale Boże. Każda zaczyna się inaczej. To grę trzeba grać ze współdzieleniem ekranu. No. In the western corner lies your start. O, tu jest początek chyba. Dobra, in the western corner, czyli tak. Na zachód. Mhm. No, dobra. Potem keep moving north, but watch your step before the last... czekaj, co? Tile? You must head east. Nie wiem, co znaczy tile. No nie wiem. Dobra, dawaj. Dalej. After these two steps, czyli po tych dwóch krokach, weź jeden na południe. No nie ma szans. Aha. Albo ja coś robię źle. No to mi się wydaje, że od tej powinniśmy zacząć, bo tutaj jest już nawet napisane, że to jest początek chyba. Okej, dobrze patrzę, że tu będzie północ, bo jest strzałka na czerwono w jedną stronę. Boże, jaka ta muzyka tu jest, już mnie denerwuje, nie? Już jestem cała spięta, jest mi gorąco i za chwilę zacznę się trzęść. Dobra, jeszcze raz start i każę zaczynać od... od western corner. No dobra, to czekaj, idę tutaj. Western. Mogę iść do corner. Niech będzie, że tu jest corner całkiem. No i co teraz? No. I teraz powinnaś iść na północ, ale no. Musisz uważać. Właśnie before the last tile you must head
East. Czyli przed jakby ostatnim czymś musisz skierować się na... Wschód. Wschód. Że tu nie ma... Jest tylko jeden East, że tak powiem, wiesz? Nie ma... Aha. I to jest ostatni po prostu. Aha. No ale tu jest ta brama, którą ja wybrałam wcześniej, którą ja otwarłam. Tylko, że aha, znowu w związku z tym stoję przodem na północ i albo mogę się cofnąć na zachód, albo mogę iść na północ. Aha. Nie mam możliwości, wiesz, pójścia na południe jako kolejnego kroku. Kurde, jeszcze tak słabo widać te książki w tym oświetleniu, że to jest masakra. Head for the Eastern Wall, then you may proceed towards the door. Czyli na końcu jakby musisz dotrzeć do jakichś drzwi. No to już wiesz, która książka jest ostatnia. Tyle dobrze. Kurczę, no. Wiecie co? Zrobimy sobie tu chyba cięcie. No, spróbujemy chyba tak to troszkę rozkminić i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Też tak sądzę. No, dobra. To widzimy się za chwilę dla was, a dla nas trzymajcie kciuki, żeby też za chwilę. Oh yeah. Okej, witamy po krótkiej przerwie. Tak. Pamiętajcie, jakbyście mieli ochotę pograć, że nie należy wychodzić w trakcie levela. No, musiałyśmy przejść to od nowa. Dobrze, że teraz poszło nam sprawnie i szybko, no, jesteśmy w tym samym miejscu, no ale już wiem, że znowu przestraszę się tego czegoś, co tam będzie pełzać. Boję się. Ale za to Ania. Tak, tylko właśnie mam pewien problem. To znaczy, bo mogliście zobaczyć u mnie na mojej perspektywie, że przed chwilą świeciły się tu takie ładne znaczki różnego rodzaju, a teraz przestały się świecić. Świetnie. I nie wiem, czy to jest jakaś czasówka, czy po prostu ty nastąpiłaś na coś, że ja tego nie widzę teraz. Nie, ja stoję cały czas w tym samym miejscu. No to kurde, ja nie rozumiem. A możesz to spróbować jeszcze raz aktywować? Czekaj, może tą dźwignią. Ale nie da się jej ruszyć drugi. A nie, da się ruszyć drugi raz. Czekaj. Bo to, no tak, ta dźwignia to aktywuje i to jest na czas pewnie. Dobra, jedna rzecz, ja nie mam teraz żadnych bram otwartych, bo jestem w tym pomieszczeniu, dopiero weszłam, także zaczynamy dopiero od zera to pomieszczenie. Przypuszczam, że jesteś tam, gdzie jest białe u mnie. Tak, dokładnie, za mną jest biała brama. To teraz byś musiała iść na prawo i jak będziesz miała od razu w prawo schody w dół, to będziesz miała coś niebieskiego, ale nie wiem, co to jest. Tak, to jest dźwignia. Zgadza dobra się. No to kliknij tą dźwignię. No dobra, gdzie dalej? I teraz jak wyjdziesz stąd, to idź w prawo i... Nie, czekaj, nie. W lewo. W lewo do końca. Idę. Potem w prawo, schodami. I korytarzem. Czekaj, to nie do końca. No dobra. No prawie. Znowu to coś tu czołga. Aha. No dobra, i co dalej? I tam powinnaś mieć gdzieś taką niebieską przeszkodę miałaś, czy coś? Miałam, albo... jest otwarta. No jestem dobra przy niej. To idź dalej i tam w takim większym pomieszczeniu przy skrzynkach powinnaś mieć jakąś zieloną. Zielona dziwę. Jest, mam ją. Dobra. Stoję przy niej, przodem do niej, więc mów mi, gdzie mam iść. Okej, czekaj, teraz muszę się zastanowić jeszcze. Dobra, to byś musiała się wrócić teraz z powrotem. Albo nie wracaj. Musisz się wrócić, bo tam jest zamknięte, sorry. Do samego początku najlepszy się wróć. Dobrze. Ja pójdę jeszcze raz uruchomić dźwignię, bo mi zniknęło. Dobra. Ale nie wiedziałam, że to w ogóle tak działa. Ale no to super, udało nam się rozkminić, to jest najważniejsze. Dobra, stoję na samym początku. Dobra, to na samym początku. Idź tak
tak samo jak do niebieskiej dźwigni, tylko nie wchodź do tego pomieszczenia, tam do końca korytarza po prostu dojdź na prawo. Aha, no jestem. I potem w lewo, cały czas tym korytarzem, przejdziesz przez niebieską przeszkodę, która powinna była się otworzyć. Czyli nie wiem, czy jest niebieska. No, ale to pewnie jesteś tam, bo tam nie ma żadnych... No nie, jest... mam przed sobą niebieską przeszkodę, która nie jest otwarta. OMG, czyżby to się resetowało, jak ja wciskam dźwignię? Nie, tak samo było wtedy, tak jakby ta dźwignia... Ja teraz otwarłam zieloną, to czekaj, może muszę wcisnąć znowu niebieską? Może. Gdzie to było? Tu jest, dobra, zaraz zobaczę. No. Bo byłam otworzyć zieloną i tam później dalej też jest jeszcze jedna zielona brama na przykład. No której tak. Też nie mogłam przejść. Dobra, czekaj, jestem prawie na miejscu. Dobra, teraz... czekaj. Teraz się podniosła, no. Okej, okay, no dobra, to idziesz tam do końca, schodzisz schodami, albo wchodzisz, nie wiem. Na górę, no. I potem z prawej strony powinnaś mieć też tą zieloną przeszkodę, która powinna była się otworzyć. No jest. No to idź tam do końca i powinnaś mieć czerwoną dźwignię. A widzisz, takie buty. I tu jest jakieś, tu jest dużo drzwi w ogóle, nie? Znaczy nie, to nie są tak? drzwi, to są mury. Dobra, dobra, i znowu otwarłam. Zniknęło. Muszę to jeszcze raz spoko. Wcisnąć. Jej! Wcześniej miałam czerwoną przeszkodę, a nie miałam czerwonej dźwigni. Mm-hmm. Także jest lepiej, no. Dobra, to teraz jak będziesz wychodzić z tego pomieszczenia, to idź cały czas prosto. Mm-hmm. I potem w prawo i w lewo i zobacz, czy masz otwarte przejście. W prawo... Tylko w lewo... Nie, zamknięte. No to będziesz musiała iść dookoła chyba. Tylko czy w takim razie... O Boże, dobra. No musisz się wrócić tam na sam początek, gdzie zaczynałaś. Łomatko. No wiem. Ale nie ma innej drogi, bo albo to byłoby otwarte, albo... Albo drugie coś. No, albo drugie zielone właśnie z tamtej strony, tylko nie wiem, czy ono było. Nie pamiętam, gdzie było... Czekaj, to musisz jeszcze raz tą niebieską dźwignię przełączyć. Bo nie przejdziesz tam teraz. Aha, no to dobra, to... Jak już wracam, to zaraz spróbuję ogarnąć tą dźwignię. Ona powinna być tu chyba. Fuck. Tu. Zieloną, tak? Znaczy niebieską. Niebieską, niebieską, no. Dobra. Przełączona. Okej. Okay, czekaj, no i... zaraz wrócę do startu. Mhm. Dobra, i gdzie teraz? No, to teraz tak jak szłaś do zielonej dźwigni, pamiętasz? Nie, w lewo na lewo, pewno? Na lewo, prawie do końca i potem na prawo. Aha, i tym korytarzem. Tu. Aż do niebieskiej przeszkody, która powinna się była otworzyć. No jest. No, i tam prosto i tam z... jak masz dźwignię, to z lewej strony masz korytarz. Gdzie powinna była się otworzyć ta przeszkoda? Zielona. Tak, zielona. No tą dźwignię muszę podnieść. Teraz, no dobra. Okej. Okay. No i teraz... mam tu przejdziesz... otwarte czerwone, zaraz po lewej. Tak. No i właśnie tam masz iść. Point? Checkpoint! Yay! Udało się dojść do checkpointa. Wyszłam na dwór. O! Jest zimno, zamarzam, to są szachy. Nie. No nie, to są też... O Boże, to będą te szachy stąd. Ale ciekawa jestem, czy w związku z tym mogę teraz... Na przykład mogłybyśmy się teraz zamienić, nie? No właśnie, ciekawe. Czekajcie, w sumie jest checkpoint. Boję się ryzykować. Ale z drugiej strony mogłybyśmy sobie zakończyć w tym miejscu i zacząć nowy odcineczek z drugą perspektywą. Co ty na to? No, spoko. Może być. Dobrze. To ja dziękuję ci za dopilnowanie, żebym doszła na miejsce. Jej. Się ogarnąć mapę. Tak. Wam wszystkim za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam serdecznie na drugą perspektywę u Ani.
bo ona widzi zupełnie coś innego. Tak. No, to co? To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Mhm.